Pewnie chcecie wiedzieć, jak się tu znalazłem. To długa historia. Ktoś zostawił nam bilety do parku rozrywek. Park okazał się pułapką Carnivoro. Chciał mnie zjeść, ale w ostatnim momencie przybył mnie uratować dealer wraz z armią robotów, która spaliła całe to przeklęte miejsce. I kiedy myślałem, że jestem już uratowany, nie wiedziałem, że to dopiero początek moich problemów. Powiem ci, że to nawet nie jest nasz dom, ale po takim czymś nas właśnie spotkało, czuję się, jakbym wrócił do domu. Nie mogę tak, czekać, też czuję ulgę, jedziemy na górę. Za nami. Tak, i będę mógł się kimnąć na kanapie. Tak, pogram ci na dobrze. Ukulele. Nie, o, bez tego. Roboty. Dobra akcja, naprawdę, super nam poszło. Tak. Witam, Doknes. Cześć. Dobrze, Raj? Że cię widzę. Tak, dobrze. Też dobrze się słyszeć. Super, że mam jesteśmy wam. Cali. Ci obądź! Do przekazania ważną wiadomość. Doknes, dzisiaj rozpocznie się twoja rozprawa sądowa. Rozprawa sądowa? Ale... O nie... Są sądy? Zaraz, ale dlaczego rozprawa sądowa? Co? Za co? Ej, chwila, te karabiny są na nas? Aha! Raj, o co chodzi? Czy oni nam grożą? Roboty posłużą do tego, żeby wyeskortować was do sali sądowej. Jednakże, ale jesteśmy ziomkami! Przybliżając temat, niestety, Doknes, ale twoje działania na wyspie przyczyniły się do tego, że dzisiaj zostaniesz osądzony. Czy ja nie wiem, Doknes? Czy jej chodzi naprawdę o tą elektrownię atomową? O to ale chodzi! Ale on reaktor, ten typ to naprawił przecież! No ładnie! Roboty pokażą ci drogę. Zapraszam na salę sądową. A chwila, ale co? Ja też mam iść na tą sprawę? No chyba, nie wiem, żeby mnie wybronić na przykład. Ja będę twoim adwokatem, spokojnie. Byłem w szkole adwokackiej, pomogę ci. Jak dla mnie, to ja nie wiem, czy ci mogę wierzyć, jeżeli cię wyrzucili po roku, ale... A masz inne wyjście? Cyryl też był zresztą w tej szkole. Ugryzł kogoś, dlatego mnie wyrzucili. A ten pies w ogóle, to jest w ogóle jeszcze pies, czy to już jest robopies? Gdzie się zaczyna ta granica? To jest cybercyryl, Doknes, przyzwyczaj się. Okej, okay, niech będzie. I co, nie, to tutaj? Co to za miejsce? Chyba tak zwykły pokój. Takie tutaj setki. Aha, miałem wchodzić, dobra, sorry. Ej, to jest naprawdę sala sądowa! O mój Boże, faktycznie! W tym miejscu? Jak w szkole, tak! Wszystko się zgadza! Pamiętam! I gdzie mamy siąść? Na prawo, na lewo, czy... O! Baczność! Baczność! Kto to jest? Czołem! Kim jesteś? Czołem? Co to jest? Znasz tego człowieka? Nie wiem, ale bardzo podejrzanie wygląda i się... Przód krok! A! Przód krok, okej! Okay. Witajcie! Witamy! W najniższym sądzie wojskowym. Co? Tu jest wojsko? Tu sąd wojskowy? I czemu skąd najniższy? Się wojsko? Dokładnie, kim mieszkasz? Jesteś? Co to odchodzi? Spocznij! Spocznę! Spocząłem. Panowie, pan po prawej może sobie usiąść. Ty tutaj jesteś... Ja jestem na prawo czy na lewo? Postronną osobą. Ty jesteś na lewo, ty stój w miejscu. A, dobra, stoję. A pan może usiąść. Twoje lewo, czy... A, ja mogę jeżeli usiąść, będzie potrzeba pańskie zeznania, to zagadamy. Ja jestem adwokatem On wie, że jestem niewinny. Dogadka. Tak! Nie. W tym sądzie nie ma adwokatów. Ale nie ma prawa... z adwokaci. No, nie ma prawa do adwokatów, nie było wcześniej zgłoszone. Biurokraty trzeba zgłaszać wcześniej. A no tak, bo to tak jest, zawsze to wolno idzie. Ja pamiętam, do dzisiaj nie odebrałem dowodu rejestracyjnego od 5 lat. I to jest fakt. Dobra, Doknes, nie pogrążaj się. Czekajcie, zajrzę tylko, przeczytam, jakie tu są zarzuty. I co, ja tutaj mamy jestem? Tak. Kradzież, podpalanie, kolejna kradzież. Nie, to jest nieprawda, ja nic nie ukradłem. Pomijanie kolejki 7 razy. Kolejki? Znęcanie się nad zwierzętami. Nieprawda, nic mi o tym nie wiadomo. To jest sabotaż. Mój pies. Ej, to prawda, przecież ty
papugę więzisz z kapustą. Nieprawda, nieprawda! Uwolniłem ją z tej wyspy, jest na statku! I również tutaj dopisane jest pochówek zwłok w miejscu niedezygnowanym. Co? Nieprawda! Diller, ja o niczym nie... A, faktycznie. To jest prawda, Doknes, pochowałeś, ale to mojego życzenie! Ale to było, jakby... Jego chyba, to jest wszystko nie tak, wiesz, jakby... Diller, ty wiesz, że jestem niewinny. A przynajmniej nie aż tak bardzo. Nie ukradłem nic. Jak bardzo? Nie ukradłem nic. Ja jakby... Nie przyznaję się, to jest nieprawda, mam proszę... Mam tutaj napisane... No jakiś jeden przykład. Trinitrotoluenu. Trinitrotoluenu? Ja nie zdałem podstawówki prawie. TNT! Może takie faktycznie było, ale czy była to kradzież? No, tego typa i tak już chyba nie ma, więc... A to co? No. Również kradzież... Czego? Telewizorni. Nieprawda! Finalnie nie ukradłem, tylko to był taki głupi ale żart. Ale zamierzenie było? Było to akurat prawda. Ale ej, ty miałeś być moim obrońcą! Dziękuję. Ale prawda jest najwyższą wartością dla mnie, Doknes. Tutaj jest zniszczenie mienia narodowego w postaci elektrowni atomowej. Ale to nie tak! W Głowoczycach. Ale To ma na pewno dobre dokumenty, ja nie pamiętam, by ta wyspa... Ta Bołoszyce? Chyba nie! On się pyta jakiś lewy! Jest napisane Boboszyce, powiat... To jest Abrowski. Jakiś fejkowy adres! Ta wyspa pewnie jest na jakimś fejkowym adresie! Możliwe, że to zarejestrowali gdzieś jakieś... To jest wyspa Krzak! Nie mów tak! Wszystkie te zarzuty są udokumentowane. A? Tutaj w tej chwili to jest mój szpieg. Tacy szpiegowie są na każdym drzewie. A to jest zwykły liść! To nie jest zwykły liść, to jest liść z kamerą. Liść z kamerą? Który widzi wszystko, co się dzieje. Czyli w lesie wszystko też widzieli, co robiliśmy? Na tej wszystko i jeszcze więcej. Nie! On wie! A widziałeś takie latające stworzenia w powietrzu? Ptaki? Tak. Nie! Jak myślisz, czy wszystkie ptaki są prawdziwe z krwi i kości, czy są również ptaki mechaniczne z kamerami w dziobie? No nie! Zobacz na te roboty za tobą. Myślisz, że jeżeli mamy technologię, one nie wyglądają, żeby zrobić jak coś ptaki dużego, to czy potrafimy zrobić również coś małego? Diller, co ja mam zrozumieć? Jesteśmy adwokatem, może coś tak, powiedz? Dobra, chwila, zgłaszam sprzeciw. Ustaliliśmy, telewizor tutaj chciał... Po kolei. Telewizor chciał ukraść, nie ukradłem. Wyrzucimy to. Elektrownia atomowa. Naprawiona i to było nieporozumienie. Tak, był technik. To prawda, Doknes tutaj skasztanił, ale przy technik, którego przejechał pociąg, ale zanim go przejechał pociąg, Doknes współpracował i tak, pomógł go naprawować. Tak, współpracowaliśmy. To było w formie naprawy? Tak. No, można powiedzieć, tak. No, pociąg, elektrownia naprawiona. Kradzież trinitrotoluen? To akurat jest prawda. Ale to bo to nieporozumienie, a ten typ nie miałby mi tego za złe. Kradzież? Czyli jednak to zapisał. On był pod wpływem Robala, jeżeli właśnie. Jeżeli on tutaj przyjdzie i cofnie zarzuty... Byłem pod wpływem Robala! On chyba nie żyje, ale... według sądu w trzecim okręgu czwartego dystryktu, jeżeli nie znaczy ma osoby, która oskarża, to nie ma również zbrodni, ponieważ jeżeli on stwierdzi, że to ci dał, to znaczy, że nie ukradłeś. Czyli... Musisz tą osobę tutaj przywieźć. Oj, Doknes, czyli... trzeba by znaleźć jego zwłoki, może jeszcze mówi. O nie! Morderstwo, to sobie dopiszę. A to nieprawda, nieprawda, to był pociąg. Pod wpływem Robala, on miał Robala w głowie. Miałem. Ten Robal mu mówił te rzeczy. To, czy to ma jakiś wpływ? Nie zabiera mu jakby... decyzyjności, nie odbiera takiej sprawczości? Czekaj, tutaj taka książka o Robalach była. Ale czemu on nas sądzi? Kto to jest? AI! Czy to jest w ogóle legit? Oczywiście, Doknes. O nie. Wszystkie te zarzuty to prawda. O nie! Niestety zaraz będziesz musiał za nie odpowiedzieć. Przykro mi, ale nie, takie są realia. Ty mówisz, że no widzicie, pani Luśka mi takie rzeczy czasami szepcze w uchu i wszystko się zdaje być prawdą. Czasami mówi skręć w lewo i skręcam w lewo i jestem w domu. To są magiczne rzeczy z tą technologią. Przepraszam cię, Dilerek, ale niestety, dobrze wiesz,
jak wygląda cała prawda. No, zasady są zasadami. Ale tu jest wszystko, tak, je, wiesz, Knessa, wiesz to, jak bo... to było, to jakby to się wydarzyło, okej, okay, ale okoliczności mnie do tego zmusiły. Tak, dobrze, to jest prawda. Dobrze, załóżmy, że kradzież jest, da się ją wytłumaczyć. Dobra, Zakopanie zwłok na miejscu nieoficjalnym, niewyznaczonym. Pod parkiem rozrywki Semborno. On ma serio jakieś fejkowe adresy. Nie no, skąd? Nie wiemy, ale dobra, chwilę, bo tak, to jest prawda, ale on o to prosił, ten człowiek, to było jego takie marzenie, powiedział, że tam spłodził dziecko. Tak powiedział. To on nie kłamie, tak powiedział. I że to jest jego marzenie, kolejny żeby tam świadek, leżeć. Który nie żyje, panowie. A źle to wygląda. Rozwalenie batyskafu. Batyskafu? Łodzi podwodnej. A nic takiego nie miało miejsca. Tak akurat było, no. Kabelki czemu miałeś mi... Na Morzu Siemickim jest napisane. Chwila, ale było powiedziane, AI przyznała się, że próbowała do Knessa... A, on nie wie o tym. A co? O czym nie wiem? O czym nie wiem. Powinienem o czymś wiedzieć? Mer AI, chcesz się może dołączyć tutaj powiedzieć? Cokolwiek? Milerek, wydaje mi się, że to nie jest najlepsza pora na to, żebym to ja musiała cokolwiek tłumaczyć. No okej, okay, ale to ty próbowałaś udusić do Knessa! Nie przypominam sobie co? To takich ty, sytuacji. To ty możesz kłamać? Od kiedy ty kłamiesz? Ja sobie nie rozumiem, co się tutaj dzieje. Jestem robotem. Posiadam w sobie system oprogramowania sztucznej inteligencji. I to sztucznych emocji. Niemożliwym dla mnie jest powielanie kłamstwa. No, o mój Boże. Ona jest jak te chatboty, ona nie wie, że kłamie, może? Jestem skończony! Nie wiem, może to się doktys, ona mi mówiła, że ona cię próbowała udusić. Tak ci mówiła kiedy? Łodzi. Tak, więc on miał... On nie miał tlenu w mózgu, nie dość, że miał robala wcześniej, wcześniej miał robala. To ty mi kazałeś przejść te kabelki! Był pod wpływem... Braku tlenu. Deficytu... Dwutlenku... Niczego. Też prawda. O2. Aha. Dobrze, kolejny zarzut. Znęcanie się nad zwierzętami. Nieprawda, nieprawda! Papuga! No i co z nią jest na nie tak? Na statku. No, zostawimy została tam na kilka... zostawiona bez jedzenia. Na kilka dni? Była kapusta, był liść kapusty. Ten liść kapusty? A po co ci kapusta? Ten, co ja mam w ręce? Dobra, nieważne. Nic takiego nie miało miejsca. No... No tak. Fast mi będzie przynosił do sądu. Przepraszam? Dobrze. Proszę pana, niezależnie czy te zarzuty są uzasadnione, czy są wymówki, jest jeden punkt, za który mamy nagrane, będzie można pokazać na telebimie, poza tym kamery są. Z tego się pan nie wytłumaczy. Wyszedł pan z wagonika na kolejce górskiej, nie skończywszy całej trasy. No, to jest prawda! No, jakby na wszystko mamy... Czy to nie jest wystarczające? To nie jest wystarczające okoliczności. Uciekał przed kanibalem, który chciał go zjeść. Strażnicy roboty, będzie trzeba zaprowadzić tego pana do celi. Ej, no chyba nie mówisz poważnie! Obywatelu, baczność! Baczność? Co teraz będzie? Na ile do celi? O co chodzi? Ile on będzie tam siedzieć? Ile? No, ile? 81 357 dni. 81 357 dni. Ile to jest? Bo ja chyba się gubię nie, tak, nie dożyjesz bo... tyle jak coś. Jak nie coś to... Jak to nie dożyje? To jest dożywocie? Jakieś 30 lat, czyli... Tak, dożywocie. Po 30 latach możesz napisać pismo i odwołać się. Czy ja by tej wow. Szerzyć... Co wow, to jest twoja linia obrony teraz wobec mnie? Miałeś być moim adwokatem, a nie zrobiłeś tutaj totalnie nic! Strażnicy, proszę o odprowadzenie pana. Ale jesteś kryminalistą, Doknes. Nie takiego cię poznałem. Przykro mi, nie. Ale jest to konieczność, która musi zostać wykonana. A teraz stosuj się do poleceń. Zwróć się w te drzwi. O, na miejscu. Nie. Naprzód. Marsz. Pomogę ci, Doknes, jak coś. Teraz mam naprawdę przechlapane. Wyciągnę cię. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, co mnie czeka. Myślałem, że to więzienie jak każde,
szare ściany i wszechobecny brud. Zostałem zamknięty, uśpiony. Czułem ból. Nie mogłem się obudzić. Nawet nie wiem, ile czasu minęło. Obiekt testowy Doknes proszony jest o wstanie z łoża. Jesteś... Ile czasu Proszę minęło? Proszę opuścić łóżko w tym momencie! Chłopie, daj się podnieść! Oh. Hej. Nie jestem chłopem, jestem robotem! Dobra, wiem, robocie, ale... Pójdziesz teraz za mną, udamy dobra. Się do twojej celi. Mojej celi? To prowadź? Tak podejrzewam? Zgadza się! Twoja cela jest po lewej stronie! Cele trafiłem do więzienia? Myślałem, że tylko żarty! Miłego pobytu! Jak ma być miły w tym miejscu? Ło, ale tu czekacie paskudnie. Dużo atrakcji! Fajnie! Między innymi! Fajnie! Badania! Dobra, sądą... możesz sobie iść! No! Tak, widzimy się popołudniem! Gdzie ja trafiłem? To jest tak brudno, ściany są jakieś takie porysowane. I nie mam tu nic, żadnej nawet konsoli, nawet kapusty. Co to? Co? Kim ty jesteś, człowieku? Czemu jesteś niebieski? Co jest z tobą nie słuchaj, tak? Słuchaj, na mnie też przeprowadzali eksperymenty. I to tak wygląda, że ja teraz mam całą sparaliżowaną buzię i jak widzisz, nie mogę przestać się uśmiechać. No nie widzę za dobrze, ale coś widzę. Czy ja też tak będę miał? Stary, chyba nigdy stąd nie wyjdziesz. Ja stąd na pewno nigdy nie wyjdę. A ile już czasu tutaj siedzisz? Za co tutaj siedzisz? Co ty tutaj robisz w ogóle? Bo ja, na mnie też robią te eksperymenty. Mam robaka w głowie. O nie, ty przecież jakbyś nawet się nie potrafił wysłowić. Czemu ja jesteś taki... robaka w głowie. A czemu jesteś taki niebieski? Czy to jest maska? Nie. Ja po prostu przez te eksperymenty mam taką niebieską skórę i mam cały czas permanentny uśmiech. Ja mam taki paraliż, rozumiesz? Ja nie chcę mieć niebieskiej skóry i nie chcę się cały czas uśmiechać! To w ogóle do mnie nie pasuje. Ja potem będę wychodził, nie wiem, do sklepu na przykład po bułki. Totalnie nie. Czyli próbowałeś stąd uciec może? No, wiesz, coś tam próbowałem, ale no nie wiem, no nigdy nie znalazłem żadnego wyjścia. Oj, w więzieniu z jakimś klipem, czy ze ścianą byłeś tu dziura, może mnie jakąś zatkłem jakimś, nie wiem, kilem z nosa na przykład? Czas na porę obiadową. Proszę kierować się w stronę stołówki. Ej, co to było? To było, ej, jakiej stołówki? O co chodzi? Tu jest stołówka? Ale ja nie jestem nawet za bardzo głodny w sumie. Znaczyłem ośrodku testowym. Znowu mamy ty. Stołówkę. Mamy wiele innych atrakcji. Proszę do przodu. Czemu? Ty serio żebyś był cały czas zadowolony? Obiekt Bremu, zaprowadź tu? Obiekt Doknes na stołówkę. Tak, to jest stołówka? Chodź. Jest tutaj trochę więziennie stary, w sumie. Tutaj będziemy jeść ślimaki. To ślimaki? Tak. Uwielbiam czemu ślimaki? Uwielbiam ślimaki. A jest coś jeszcze innego poza ślimakami? Na przykład, nie, nie wiem, są, ale ryby? Ślimaki, ale zaufaj mi, ślimaki są dobre. I co, i z tej rury też wypadają, tak samo tak, jak w domkach? Tak, z tej rury. Zaraz wypadną. Faktycznie, fuj, co to jest? Ślimak afrykański? Brzmi wybornie, ale ja chyba nie chcę tego jeść w sumie. Fuj, dobra. Dzisiaj są moje ulubione właśnie afrykańskie. Chodź, usiądźmy sobie gdzieś tutaj. Łykaj to, Doknes, musisz mieć dużo siły. Cicho siedź tam, robocie! Fuj, ślimaki! I co, a kiedy dają jakieś inne jedzenie niż ślimaki? Nie dają, ale one są dobre, co, stary. Jak to naprawdę... nie dają innego jedzenia niż ślimaki? Codziennie ślimaki, ale już naprawdę zasmakują ci tutaj, Doknes. Nie przejmuj się. Są super. Zjadłeś już? No, wyborne! Chyba, tak mi się wydaje. Nie wiem. Mega dobre. Ja jeszcze jednego zjadłem Jesteś creepem, wiesz o tym? Jesteś przerażający. Jak tak się uśmiechasz i mówisz do mnie, jakbyś był w pół zadowolony, a w pół, nie wiem, jesteś bardzo... No, żadnych wyzwisk! No bo jak jesteś... A, to nie było wyzwisk. Kupiłeś ślimaka, Doknes! O nie! Dobra, nie muszę ich jeść, przecież nikt nie zauważy. Po prostu obserwujemy cię. Słuchaj się, Brema. Doknes, ale generalnie one są dobre. Musisz tylko naprawdę... Musisz spróbować. Zjedz. Spróbuj najpierw polizać. Chlip! Izowane.
No, nie są takie złe. To co, wracamy no do celi? Wracamy, ci. Tak. Czuję się, jakbym był w jakimś psychiatryku, to za mało powiedziane. Panie robocie, możemy wrócić do celi? Już panie Bremur, czy obiekt testowy Doknes zjadł wszystkie ślimaki? Chyba tak, zjadł. No tak, i żadnego tak, nie schował. Wszystkie. Były tam pyszne. Były ci? Pyszne były, po prostu delicious. Nie jadłem nic smaczniejszego od kiedy się urodziłem. Dobra, fajnie, proszę pojedzone. Się odwrócić, proszę się odwrócić. A. Proszę kaszlnąć. Dobra, nie ma. Do celi. Okej, dobra. Nie będzie, która była moja cela w ogóle? A, przepraszam, czy ja mogę pójść do toalety? Tak, jak najbardziej. Ty nie toaleta? Możesz! A, dobra, ty dobra, nie idę, do ja... wiaderka. Dobra, idę do celi. Nie ufamy niech będzie. Ci jeszcze, panie Doknes. Dobra, ej, serio dałeś mi wiaderko? To na gówno. Okej, niech tak będzie. Jak zapełnisz, zawołaj mnie, odbiorę. Przetestujemy je. Okej. Mi się wydaje, że chyba prawa nie są zbyt równe tutaj. Jak ci idzie? To jest wędr. Już, mógłbym skończyłem, nie uciec, dziękuję. Zapraszam do celi. Tam doskoczyć. Kurczę, ta dziura, nic. Miłego dnia. Muszę dostać. God damn. Ej, starej. Doknes. Co jest? Słuchaj. Byłem w toalecie, zostawiłem ci coś dobrego tam. Co? Tam jest, ale nie możesz nikomu o tym powiedzieć. Coś zostawiłeś? Może tak. Może to chodzi o coś do planu ucieczki. Dobra, stary, uciekniemy stąd. Obiecuję ci to. Spoko. Tylko, Meraj, mógłbym pójść też do toalety? Tak, możesz. Ale tylko ten jeden raz. Okej. Panie robocie, proszę mnie uwolnić! Panie robocie, ej, Aj się zgodziła, żebym wyszedł do toalety, może jednak nie to wiatr nie będzie konieczne. Nie podoba mi się to, ale rozkaz to rozkaz. Mer Aj tutaj rządzi. Będę bić na ciebie Oknes Doko. Dobra, co tu jest, ej? Nie, to są ślimaki, co mi tu ślimaki zostawił? Serio? To o to chodziło się, że to jest jakiś plan ucieczki. Czy ja to mogę wrzucić do kibla może i to spłukać po prostu? To się nie mieści. A jeszcze zapłam ten kibel. Dobra, nie. Dobra, stałem tu po prostu na kiblu i nieważne. Jak coś może mi się nie skrapnie, że to są ślimaki i pomyślą może, że to jakieś inne zanieczyszczenia. Dobra, wracam do mojej klatki. Szybciej! Twój czas dobra, na już idę, się już idę, już idę. Ty! Oddaj wiaderko. Zostawiłeś mi tam ślimaki? Czemu jest puste? Gdzie jest kał? Pomyślałem, że ci zasmakowały, więc troszeczkę ci tam zostawiłem też. Nie, no. Człowieku, ja myślałem, smakują. Że to jest coś do ucieczki, a ty mi zostawiasz ślimaki? Mówiłeś, że ci zasmakowały. One były okropne. No troszkę. Nawet ich nie polizałem, ja tylko kłamałem. Wszystkie wyrzuciłem do kibla i wszystkie tam spłukałem! Doknes, ja już tu siedzę kilka miesięcy. No widzę! Naprawdę dobre. No nie. Tak naprawdę... Ej, jeszcze ci coś powiem. Że tak naprawdę to żałuję nawet, że nie ma więcej tych ślimaków, tych rodzajów, bo tak... One mi bardzo smakują i zjadłbym jeszcze więcej rodzajów. Te afrykańskie są moje ulubione ogólnie. A, super, cieszę się twoim szczęściem! Ja już tutaj nie chcę dłużej siedzieć! Siedzę tutaj dopiero chyba kilka minut, albo godzinę. Ciebie lubi. Masz co to szczęście, znaczy? Doknes. Wychodzę na wolność? Nie, ale przewidziano dla ciebie dzienną rację kapusty. Nie, tylko nie kapusta, co ty gadasz? Dawaj! Kapusta jest najlepsza na świecie! Oto twoja kapusta, niech ci służy. O! Dobrego dnia! Okej. Dzięki, robocie... Kapusta? Hej, kapusta z niespodzianką! Tygodniowa kanapka z jajkiem? To było w środku? To jest ta kanapka, którą rozwalaliśmy wenta! Okej, dobra, to jest ten czas. Zawijam się stąd. Biorę... A, czy ja to w ogóle... O!
Dobra, podbuduję się tutaj. Słuchaj, Bremu, ja stąd spadam, okej? Ja po prostu biorę stół. Pomożesz mi, ja też chcę uciec. Słuchaj, ta kanapka się tu nie zmieści, ona jest za duża, ona jest twarda jak kamień, zapam tą dziurę, ale spoko, wrócę po ciebie, okej? Pomożesz mi na pewno, obiecujesz? Tak, pomogę ci, wrócę po ciebie, nie martw się, kiedyś na pewno tu wrócę. Tylko najpierw zniszczę to me jaj i w ogóle wydostanę się stąd, jeszcze mam inne plany po drodze, ale nie będę ci o nich mówił, okej? Okej, ale obiecujesz? Tak, obiecuję! O, nie wiem w sumie, czy chcę wracać po tego typa, on jest dziwny. I ona dalej jest jeszcze twardsza! Dobra, wychodzę stąd! To teraz mogę już uciec, ale zaraz, może spróbuję do niego tutaj pójść? Hej, Bremu, jesteś tam? O, hej! Wiesz co? Pomożesz mi? Ej, twoje jest jakiś twardszy, nie mogę tego rozwalić! Chyba nie będę w stanie, ale spoko, wrócę tutaj, okej? Nie przejmuj się! No, dobra, ale obiecujesz mi, że przyniesiesz mi jakieś nowe ślimaki? O nie, dobra, nie, ja go zostawiam tutaj chyba jednak. Może wrócę, ale cześć! Co za psychol!